Jesteśmy dzisiaj w Krakowie, a dokładnie znajdujemy się przed drzwiami do Chmiest Academy of Hair Design, czyli salonu laureatki letniej edycji Fryzjermanii 2016, Bogusławy Chmiest. Zapraszamy na materiał. Jest ze mną Bogusia Chmiest, laureatka letniej edycji Fryzjermanii 2016. Cześć. Witam. To nie jest Twoja pierwsza Fryzjermania. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się po raz kolejny wziąć udział w konkursie? Ja myślę, że dlaczego, bo jak za długo nic się u mnie nie dzieje, za dużą stabilizację, to szukam sobie czegoś i wyzwania, w czym mogłabym się sprawdzić. A że temat był naprawdę ciekawy, że można było udowodnić swoją kreatywność, bo przede wszystkim w takich rzeczach biorę udział, to stwierdziłam, że czemu nie spróbować. A powiedz w takim razie, jak wykonałaś tą fryzurę, bo to jest coś wyjątkowego. Sploty, tak, włosów, jest to peruka, tak jak było widać, ale jest to dosyć precyzyjne wykonanie. Znaczy tak, modelka jest piękna, ale poszalała gdzieś tam w przeszłości ze swoimi włosami i miała naprawdę delikatne, więc odpadała dekoloryzacja u niej na włosach. Dlatego zdecydowaliśmy się na perukę. Wymyśliłam, że założę perukę, przytnę do długości, jaka będzie mi potrzebna i doplatałam ślimaczki w koło, zaczynając od przodu, żeby tworzyły niby fale, ale też to nie były konkretnie fale z tamtych lat, tylko coś innego, nawiązującego w tamtej stylizacji. A dzisiaj podglądaliśmy Cię podczas metamorfozy. Metamorfozy nie są Ci obce, bardzo dużo ich przeprowadzasz. Powiedz, co jest dla Ciebie najważniejsze podczas metamorfozy? Co jest najważniejsze? Ciężko to tak powiedzieć, co najważniejsze przede wszystkim jest klient, żeby się dobrze czuł, choć często przy tak dużych zmianach ważne jest to, żeby przekazać klientce, że jednak samo przyzwyczajanie się, jeżeli ktoś nigdy nie miał krótkich włosów, nie zmieniał koloru, potrwa tydzień, dwa i często tak mamy, że pani po tygodniu, po dwóch dzwonią: o super, proszę przekazać, jestem zadowolona, nikt mnie nie poznaje, jestem młodsza o 10 lat, więc wtedy jesteśmy dopiero zadowoleni po dłuższym czasie. Jakby na ten efekt musimy też często poczekać, że nie od razu panie są uśmiechnięte. Czyli na początku czasami zdarzają się jakieś małe rozczarowania i są niepewne. Nie, tylko tak z taką miną, dobra, są krótkie i co dalej? Ale najczęściej jest tak, że jednak panie same dzwonią do salonu, przekazując nam tą informację, że są jednak bardzo zadowolone i wracają. To jest przede wszystkim najważniejsze, wracają. No i to twierdzą, że po tak dużej zmianie idzie za tym też zmiana i wizerunku. Zaczyna się od włosów, później idzie ubiór, makijaż, zaczynają o siebie dbać. Alicja nam napisała, że no źle się czuje w swoim wizerunku, że jest już zaniedbany, że potrzebuje jakiegoś takiego powera, żeby ją wszyscy zobaczyli z innej strony. Więc też stwierdziłam, że nie wybiorę kogoś dlatego, że tylko chcę się zmienić, tylko chciałam komuś pomóc w tej przemianie, szczególnie o tej porze roku. Realizujesz się, bierzesz udział w konkursach, jak na przykład Fryzjermania. Jakie są jeszcze Twoje kolejne sukcesy, które już zrealizowałaś? Jakie były Twoje największe wyzwania? Oj, tak szczerze powiedziawszy, to było tego trochę. Miałam taki rok przestoju, że chciałam tak trochę się uspokoić, ale jednak po tym roku stwierdziłam, że nie mogę tak długo. I takie fala szczęścia w tym roku. Udało mi się wygrać Color Trophy. Udało mi się to również wygrać. Udało mi się też kolejną rzecz wygrać, Kerasta Skąd Your Style Link, katalog, teraz stworzyliśmy. Więc jest teraz taki ciąg. No i pokaz u Was w listopadzie, no nie? Czyli płyniesz na fali. Tak. Więc chwytam szczęścia ile mogę, bo wiadomo, rok się kończy i nie wiadomo, kiedy będzie więcej znowu. Ale cudownie, że potrafisz to pogodzić razem właśnie z prowadzeniem salonu i teraz jeszcze opowiadałaś, że zmieniacie siedzibę, tak? Więc to jest jakby kolejne wyzwanie? Ciężki okres przed nami, ale już nie mogę się doczekać tak naprawdę, więc oczywiście wszystkich zapraszam. Jak będę mogła powiedzieć kiedy i gdzie, to na pewno poinformuję. Na nowe miejsce zapraszam. W takim razie życzę Ci kolejnych sukcesów i dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję i zapraszamy.
Jesteśmy właśnie po pracowitym dniu w Chmiest Academy of Hair Design. Magusia przeprowadziła dzisiaj wspaniałą metamorfozę, a za stylizację konkursową w Fryzjermanii gratuluję Ci i wręczam Ci dyplom stylisty lata 2016. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę trzymać kciuki za następne sukcesy. Nie poddaję się za wcześnie. W takim razie życzę kolejnych wspaniałych sukcesów i oprócz oczywiście dyplomu chciałam Ci wręczyć dzięki naszym wspaniałym sponsorom kilka upominków. Tak, na pewno się przydadzą. Dziękujemy i do zobaczenia.